Hej, ja jestem Dominik, witam z kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj słuchajcie odcinek Halloweenowy. Jak wiecie, ja uwielbiam odcinki Halloweenowe i jaram się, że w tym roku znowu robimy takie odcinki, ale słuchajcie, dziś odtwarzamy viralowe przekąski Halloweenowe z TikToka. Także dziś nie wiem, że wam pokażę fajne przekąski Halloweenowe, które będziecie mogli otworzyć, to uwaga też, sprawdzimy, czy na TikToku mówią prawdę i te rzeczy działają, czy to jest totalny skam i nic nam nie wyjdzie. Także dziś odcinek z serii Nie spal kuchni z Dominikiem. No bo to nie było straszne. Także wy zostawiajcie łapki w górę, a my nie przedłużamy i przechodzimy do pierwszej przekąski. Do pierwszej przekąski potrzebujemy tylko trzech składników, a dokładnie chodzi o truskawki, białą czekoladę i uwaga, czarny pisak. I to jest coś, co jest mega proste, więc zaczynamy sobie od takich łatwych i zastanawiam się, czy Kasia wybrała, bo Kasia szuka inspiracji, żeby nie było. Kasia wybrała takie łatwe, żebyście wy jako widzowie mogli też sobie otworzyć w domu, czy po prostu ona nie wierzy w moje umiejętności. I stwierdziła, że spalę kuchnię, więc da mi coś, czego nie trzeba podgrzewać w żaden sposób tak naprawdę. Skandaliczne zachowanie, Katarzyna. Skandaliczne, zaczynamy, bierzemy się do roboty. Zaczniemy sobie od połamania białej czekolady, ponieważ musimy ją rozpuścić, żeby zrobiła nam się z tego po prostu taka polewa. Także uwaga, łamiemy na szybko. Ja w ogóle jeszcze się zastanawiam, czy nie dodać do tego troszeczkę mleka, oleju kokosowego, ponieważ pamiętam, że jak dawaliśmy, to wtedy to szybciej zastygało i było takie bardziej crispy, więc może w ten sposób właśnie zrobimy. I słuchajcie, czekoladę rozpuszczamy w tradycyjny sposób, czyli po prostu na parze. Jak widzicie, zaczyna nam się już tutaj bardzo ładnie rozpuszczać, więc prawie gotowe. Dobra, nasza czekolada jest pięknie rozpuszczona, więc teraz rozkładamy sobie papier do pieczenia. I słuchajcie, najpierw może zamoczymy sobie w ogóle truskawki, żeby one już leżały oblane. Nie wiem, jak to zrobić. A może sobie wbiję wykałaczkę i ją zamoczę? Kasia, pomóż. Jak? Dobry wykałaczkę. Pomysł. W ogóle nie wiem, czemu my wpadliśmy na taki pomysł, ponieważ jestem straszny przecież w takie rzeczy. Ale uwaga, maczamy truskaweczkę w białej czekoladzie. Ej, dobrze to wygląda. Dobra, teraz ją odkładamy. Bierzemy kolejną. Okej, odkładam. No i tak jeszcze z kolejnymi. Słuchajcie, w ogóle połączenie białej czekolady i truskawek to jest obłęd! Teraz, słuchajcie, robimy plamę. Tak, taką po prostu plamę. I uwaga, musimy tu zrobić takiego duszka jakby. O, ej, to jest dokładnie o to chodziło. Dokładnie o to chodziło, Boże, ale mi wyszedł niesamowity kształt. Dobra, robimy kolejne. W każdym razie dopracujemy to. Tak, dobra. I taki, o, duszek. Kasia, czy to wygląda jak duch? Dobra, słuchajcie, muszę to już ręką wziąć, żeby to miało sens. Dobra, stawiamy na tym truskaweczkę. Chyba git. Ta jest też taka duża, to weźmiemy ją... cieknie. Weźmiemy ją tutaj, na tego ducha. Ta jest mniejsza, to może na pierwszego. Dobra. No i dobra, ej, to jest... Wychodzi. Działa. Także teraz wkładamy to do zamrażarki i wystarczy nam dokończyć później oczy i będziemy mieli gotową przekąskę, to było naprawdę szybkie. Nie, no powiem wam, że gotowanie jest wykańczające po prostu. Przerwa dla mnie. Nasza czekolada na truskawkach zastygła, więc teraz musimy to oderwać od papieru do pieczenia. Spójrzcie, jak super to wygląda. Przekładamy na talerzyk i teraz zostało nam dorobić tylko oczy. I nasze truskawki duchy są gotowe i podejrzewam, że są obłędne, ale najpierw musimy zrobić przebitkę, zanim spróbuję. Dobra, słuchajcie, trzeba spróbować. To jest 5 na 5, a to było tak szybkie i proste. Oh my god. A do kolejnej przekąski zainspirowała mnie Fanta, ponieważ jak wiecie, Fanta i przekąski to jest super połączenie i zrobimy coś naprawdę bardzo fajnego. To jest też w ogóle fajna przekąska na przykład na imprezę halloweenową ze znajomymi, ponieważ, uwaga, na imprezach często się robi deski serów, a my tym razem zrobimy taką deskę w sumie owocową, ale w stylu halloweenowym. I w ogóle jest bardzo dużo filmików na TikToku z takimi rzeczami i one idą viralem, więc uwaga, spróbujemy otworzyć kilka z tych pomysłów. Potrzebujemy deski, na której będziemy wszystko układać i zrobimy sobie najpierw jabłka, które będą wyglądały jak taka buzia z zębami. Mega fajne. Robimy. To jest skomplikowana akcja, potrzebuję dwóch desek zamiast jednej, ponieważ na tej będę kroić, a na tej będę układać. I uwaga, jazda z jabłkiem. W ogóle tak jakoś jesiennie się zrobiło. Dobra, kroimy. Mniej więcej chyba tak, chyba o to chodziło. O, teraz kroimy w takie pasy. Teraz smarujemy jabłka masłem orzechowym. I teraz, słuchajcie, dokładamy pianki, które będą nam tutaj tworzyły jakby efekt zębów.
I teraz składamy to. Ej, powiem wam, że wygląda to w sumie super cool i halloweenowo. Nie sądziłem, że tak szybko można zrobić coś halloweenowego. W każdym razie zrobię jeszcze kilka takich i przechodzimy do kolejnych owoców. Dobra, pierwsza przekąska zrobiona, więc teraz dokładamy kolejne owoce i może przejdziemy sobie teraz do kiwi, które będzie w ogóle wyglądało jak Frankenstein. Dobra, słuchajcie, musimy sobie obrysować mniej więcej taką czapeczkę jakby zrobić, więc ja sobie to obrysuję nożykiem, a resztę będziemy musieli po prostu ogolić, czyli obrać. Czy to mi wyszło równo? W miarę. Obieramy teraz kiwi. Nigdy nie obierałem kiwi chyba. Naprawdę, w sensie obiera się oczywiście, nie jem z tym, ale robiłem to nożem, a nie obieraczką i czuję się trochę dziwnie. Mniej więcej chodzi o coś takiego i teraz słuchajcie, robimy oczy, buzię, a następnie dokładamy jeszcze paluszki. Teraz zobaczycie. Dobra, biorę czarny pisak w ruch i lecimy. Dobra, robimy kratę, taką jak mają Frankensteiny. Dobra. Yes, jest, będę artystą. Jedno oko, drugie oko i teraz buzia. Dobra, oczy nie patrzcie, bo są takie, ale zaraz przykleimy normalne. I zróbmy jeszcze kratę z tej strony. Teraz bierzemy takie oczy i przyklejamy je. Żebym ja to ładnie równo zrobił. O, dotknąłem ust. Ej, super to wygląda! Teraz bierzemy paluszka i musimy łamać takie małe kawałeczki, żeby zrobić z tego jakby ręce, które będziemy wbijać. W ogóle nie wiem, czy to mi tak wejdzie łatwo w te kiwi, ale sprawdzimy. Uwaga, próbujemy wbić paluszka. O, weszło. Błagam, powiedzcie, że to jest chociaż trochę ładne, bo ja się naprawdę tutaj staram. Ja nie umiem w plastyczne rzeczy... Oj, oczy zjechały, bo to musi leżeć. Dobra, przechodzimy do kolejnego owocka. To będzie bardzo szybkie, bo to jest bardzo proste. Chodzi o to, że mandarynki trochę kształtem przypominają dynię, więc po prostu ją obieramy i w górę wciskamy albo paluszkę, albo pestkę dyni. Zależy, co chcecie, żeby wyglądało po prostu jak taka gałązka jakby. Więc mandarynka, która udaje dynię, to całkiem jak ja udający kucharza dzisiaj. Przetestowałem pestkę dyni i paluszka i szczerze mówiąc, no ta pestka dyni chyba wygląda trochę bardziej realistycznie jak dynia, więc może zróbmy jednak tą wersję. I ostatnie, słuchajcie, są winogrona, które będą wyglądały trochę jak UFO, ale to tylko dlatego, że do winogrona akurat dokładamy tylko czarny pisak, który robi nam oczy i to wygląda w sumie śmiesznie. Także uwaga, robimy jedno oko i drugie oko. I naprawdę wygląda trochę jak UFO. Czas na ostatni owoc w tej desce, żeby przejść też do kolejnych przekąsek, bo jeszcze ich dzisiaj mamy trochę. Więc uwaga, wyjmujemy banana ze skórki, przekrajamy na pół i teraz słuchajcie, muszę tu wyciąć takie... Chodzi o to, że to ma być generalnie duszek i duszek ma taką, wiecie, sukieneczkę, prześcieradło, cokolwiek i on musi mieć taką falbankę na dole, więc będę to wycinać. Chodzi o coś takiego, Kasia? Mhm. Patrzcie, jakie piękne sukienusie i teraz, słuchajcie, teraz została nam znowu zabawa pisakiem, czyli po prostu robimy oczy i buzię tak, jak to mają duszki. Sorry, że nic nie mówię, ale to jest po prostu skupienie, okej? Okay? I słuchajcie, tym oto sposobem nasza deska jest gotowa. Także szamka z fantą gotowa, dajcie znać, jak wam się podoba, a my lecimy dalej. Teraz słuchajcie, czas na przekąskę, która ma, uwaga, 700 tysięcy polubień na TikToku. I są to babeczki, które wyglądają jak duchy. I uwaga, to jest najprostszy przepis, ponieważ mamy miks z proszkiem. Więc ja tylko wsypię to tutaj. O, 10 łyżek wody. 10 łyżek oleju. I 2 jajca. Oj, skorupka wpadła. Zero się tym zajmiemy. Zapraszam, proszę państwa, to jest najpiękniejszy i najszybszy przepis. Ja w ogóle uwielbiam takie gotowanie, naprawdę, bo to człowiek po co ma się męczyć? Trzeba szybko, sprawnie i do dzieła. Więc uwaga, mieszamy. Mamy to! Słuchajcie, w ogóle jest mini przybał, ponieważ potrzebujemy takiej blaszki jakby na babeczki i ja takie rzeczy kupuję milion razy w życiu swoim i to nagle znika. Nie wiem, jakim cudem, ale będziemy robić to o takim czymś. Może też wyjdzie, nie wiem, miejmy nadzieję. Patrzcie, w ogóle zaopatrzyłem się ostatnio w taki sprzęt, że przelewacie sobie ciasto do tego i to wam nie wypływa, tylko trzyma się w tym i jak nacisnę, to dopiero wtedy leci. To jest idealne, bo się nie rozlewa. Naleśniki, wszystko tym można zrobić. I teraz uwaga, naciskamy i to sobie będzie tutaj wpływało. Oj. Przy gęstych rzeczach to trochę nie działa tak, jak chciałem.
Być! Nie, no to człowieka zgubi ta technologia, naprawdę. Dobra, słuchajcie, teraz robimy takie kulki jakby z sreberka i musimy tu uformować to. Wygląda trochę jak krzyżyk, ale tak naprawdę to będzie finalnie duszek. Po prostu chodzi o to, żeby zrobić taki kształt tego. I słuchajcie, takie coś wkładamy do piekarnika. Nasze babeczki się pieką i oni nakładają na to coś białego i ja nie mam pojęcia, co to jest, bo nie napisali, więc stwierdziłem, że zrobimy tutaj projekt DIY. Mam nadzieję, że to będzie też działało tak samo, czyli zrobimy po prostu bitą śmietanę. W sensie, aby było białe, tak żeby wyglądało to jak duch. I tego powinno się dodać prawie całe, my dodamy trochę. Gotowe, mieszamy. Mikser miksuje, więc jestem głośny. W każdym razie zrobiły się babeczki. I powiem szczerze, nie do końca mi to przypomina kształt duszka. Ale w sumie jak nałożymy na to krem, to może będzie idealnie, słuchajcie. Zrobiłem, słuchajcie, DIY rękaw. Ja jestem prawdziwym cukiernikiem, to jest po prostu niewiarygodne. Teraz zbliżenie, robimy babeczkę. Dobra, słuchajcie, trzeba tu ładnie wyłożyć ten krem i zrobić takiego jakby duszka. Wow. Nie no, super to wygląda. Dobra, słuchajcie, wyrównamy to ładnie i będzie git. Słuchajcie, wygląda to nieźle. Teraz jest tylko problem taki, że nasze oczy są strasznie malutkie. W sensie te czekoladki. Najlepiej to było pensetą, ale może spróbuję pałeczkami. Kasia, myślę, że to wyjdzie. Tu jest. O, nie, że mi na palec. Nie, dobrze, nie. Okej, okay, uwaga. A, super! Słodko. Nie! Dobra, zrobiliśmy to. Ej, szczerze? Nie wygląda to tak ładnie jak na TikToku, ale jak na moje możliwości to jest pięknie. Obłęd. Czas na przedostatnią przekąskę i o dziwo tym razem zrobimy coś słonego, bo jak wiecie, ja kocham słodkości i robię same słodkie rzeczy, ale to podobało mi się na maksa wizualnie, mimo iż jest słone. Więc uwaga, potrzebujecie tylko i wyłącznie serki i paluszki. To jest mega proste, a wyglądało naprawdę mega na TikToku, jak to zobaczyłem, miałem takie wow, fajne! Więc robimy. Przecinamy serka na takie mniejsze kawałeczki, no bo to ma być jakby dół miotły, więc w sumie to cztery nam wyjdą z takiego jednego. One chyba się same tak rozrywają, ale ja nie wiem jak. Jak to się niby rozrywa? To się nie rozrywa tak na takie te, jak oni tutaj pokazali na opakowaniu. Jak widzicie, trzeba to trochę ponacinać jednak nożem, bo wtedy to jest bardziej takie, że z tego więcej i bardziej wygląda jak dół miotły po prostu. No i słuchajcie, teraz trzeba zrobić górę, czyli po prostu wbijamy w to paluszka. W ogóle nie wiem, czy w to paluszek tak wejdzie easy, ale próbujmy. O, klasa! Dobra, to było prostsze niż myślałem. No i słuchajcie, miotełki są gotowe, trwało to dosłownie jakieś 2 minuty, a wygląda naprawdę fajnie. I słuchajcie, teraz coś, co jest fajne na właśnie imprezy, bo ostatnio byłem na evencie halloweenowym i tam też takie coś było, czyli generalnie słoiczki, których macie zrobione jakby nagrobek. W sensie robimy ziemię, robimy kruszonkę, dajemy taki nagrobek i można tam wrzucić jeszcze jakiegoś żelka z żmije czy cokolwiek i to jest fajne, szybkie i smaczne, więc robimy. Zaczynamy od zrobienia budyniu, ale to zrobimy już poza kamerą, bo chyba wiecie, jak się robi budyń. Po co to pokazywać? Nuda! Budyń stygnie, więc teraz czas na herbatniki, które, uwaga, są czarne, więc będą wyglądały totalnie jak ziemia. No i musimy je oczywiście rozkruszyć, więc wrzucę ich kilka. Jazda! O nie, zrobiła się dziura w torebce i leci. To mamy gotowe, więc bierzmy już budyń. Przelewamy budyń. Oj, chyba nam nie starczy na ten duży słoiczek. Dobra, starczy tu. Zobaczymy. Może się uda. Generalnie można to podawać też na ciepło, więc w sumie to, że nam trochę paruje, w niczym nie przeszkadza. Teraz zasypujemy to naszymi ciastkami. No i słuchajcie, to trzeba przerobić teraz na nasze nagrobki, więc dopiszemy po prostu RIP. Jestem z siebie dumny, wygląda to fajnie. Jakaś ta czcionka wyszła taka creepy. Ej, dobrze! Słuchajcie, teraz to wkładamy do naszego budyniu z ciastkami. O, teraz tutaj. Ekstra. No i teraz zostały dekoracje typu żmije, więc może damy sobie żmijki do tego mniejszego. Oj. Niech one tak wyłażą w ogóle, może co? A do większego w sumie mamy miejsce, to damy oko. W ogóle uwielbiam te żelki oczy, naprawdę. Może podwójne oko w ogóle? Nie, takie jedno. Ej, super to wygląda, naprawdę. Moim zdaniem, jak na taką szybką przekąskę, idealne. Także to tyle na dziś, dajcie znać, która przekąska wam się najbardziej podobała i czy w ogóle którąś będziecie próbowali odtworzyć. Bye!